Cześć w nowym tygodniu. Wyniki ostatniego konkursu znajdziecie w opisie tego posta, a teraz popatrzymy sobie, co nowego przyszło do księgarni w zeszłym tygodniu. Mamy nowość Olgi Tokarczuk, czuły narrator. To jej pierwsza książka napisana po otrzymaniu Nagrody Nobla. Mamy też Mikołajka, Kochany Święty Mikołaju. To jest kolekcja Sot i Wybryków. Przyjazny Olbrzym. Rok w górach. Co budują zwierzęta Emilii Dziubak. I nową odsłonę serii Dobra książeczka. Czuły narrator Olgi Tokarczuk z wydawnictwa literackiego to 12 esejów i wykładów, dzięki którym zaglądamy za kulisy twórczości Olgi Tokarczuk. Znajdziemy tu także mowę noblowską, czyli czułego narratora właśnie. Kochany Święty Mikołaju, znak emotikon, Psoty i Wybryki, a to jest po prostu 9 opowiadań, w tym 2 świąteczne. Ja jestem wielką fanką Mikołajka. A wy? Przyjazny Olbrzym z Zielonej Sowy, wydany był po raz pierwszy 3 lata temu w Anglii. I to jest autorski picture book, który opowiada o odmienności, wzajemnej pomocy i przyjaźni. Rok w górach Małgosi Piątkowskiej z naszej księgarni to 12 rozkładówek pokazujących zmiany zachodzące w ciągu roku na piętrach górskich. Flora i fauna gór. I coś interaktywnego na sam koniec. Co budują zwierzęta Emilii Dziubak z naszej księgarni? Emilia Dziubak, autorka i ilustratorka, udowadnia w tej książce, że zwierzęta to prawdziwi mistrzowie architektury. Zobaczcie. Domy pod ziemią i nad ziemią. Kawalerki, osiedla, domy na wodzie, pod wodą. Same ciekawostki. Rewelacyjnie zilustrowane. Seria Dobra książeczka. Tutaj w doborze ilustracji i tekstów wykorzystano znaczące pozycje z literatury, z psychologii rozwojowej, stanowiącej naukową podstawę. I z tych wszystkich książek, które Wam dziś pokazałam, możecie wybrać sobie jeden tytuł. Wpiszcie ten tytuł w komentarzu, polubcie post, udostępnijcie. Jeden tytuł z tych tutaj książek lub całą serię Dobra książeczka. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa!